Upadające Imperium Bizantyjskie? Nic bardziej mylnego. W dzisiejszym odcinku pokażę wam, jak odtworzyć Imperium Bizantyjskie do rozmiarów wschodniego Imperium Rzymskiego. I to jeszcze w niecałe 100 lat. Witam imperialistów, tutaj Lukas. Ostatnio często byłem proszony o przygotowanie odcinka z Bizancjum na najnowszym patchu, chociaż nie wiem czemu, bo według mnie nic się tutaj nie zmieniło, ale sprawdziłem, nie robiłem jeszcze poradnika z Bizancjum z moim ulubionym zestawem idei dla nacji prawosławnych. Jeżeli mnie oglądacie, no to wiecie, jakie idee mam na myśli, a jeżeli nie, to zobaczycie je później. Nie mamy ciekawej sytuacji jako Bizancjum, mamy obok nas najsilniejszy sunnicki kraj na świecie, który dodatkowo chce nas podbić w przeciągu najbliższych 5 lat. No ale spokojnie, pokażę wam, jak sobie z tym problemem poradzić. Na obecnym patchu podczas moich 10 restartów 10 razy Węgier miał Osmana na rywalu, więc jest to chyba bardzo częste. Dlatego od razu z nim poprawiamy relacje. O tym, jak ważne są sojusze, możecie przekonać się w grze Star Trek Fleet Command, która jest sponsorem dzisiejszego odcinka. Ta gra to połączenie strategii kosmicznej i MMO, w której zostajecie dowódcami własnej bazy kosmicznej, ale też i floty własnych okrętów. To wszystko w uniwersum Star Treka, poszerzonym właśnie o serial Deep Space Nine. Trzy nowe ikoniczne postacie, Sisko, Kira i O'Brien, pomogą wam w wykonaniu nowych misji powiązanych ściśle z fabułą Deep Space Nine. Aby poradzić sobie z nowymi wyzwaniami, możecie dołączyć do jednego z istniejących sojuszy lub założyć własne i zapraszać do niego graczy z całego świata, aby wspólnie zbudować potężną bazę kosmiczną sojuszu na wzór znanej tej z Deep Space Nine. Planujcie swoje działania dyplomatyczne, walczcie z potężnymi przeciwnikami lub wyruszcie w nieznane. Gra dostępna jest na Androida, iOS-a i Windowsa. Jeśli chcecie wesprzeć mój kanał, zachęcam do ściągnięcia tej gry poprzez linki, które macie w opisie lub kod QR, który wyświetla wam się na ekranie. Im więcej pobrań, tym będę bardziej szczęśliwy. Wchodzimy w zakładkę dyplomatyczną i dajemy sobie nastawienie wobec Osmana, że jest dla nas zagrożeniem. Z rywalami radzę wam poczekać kilka miesięcy na grze testowej. Za każdym razem, kiedy wybierałem tych rywali, to praktycznie dwóch z nich brało od razu sojusz z Osmanem, a tego nie chcemy. Dobrze byłoby mieć też doradcę z dyplomatyczną reputacją, no ale może trafi nam się z misji, a jak nie, to na pewno będę tutaj rolował. Jako Bizancjum mamy tańszego doradcę administracyjnego i tylko tyle, więc i tak go będziemy zatrudniali dopiero za jakiś czas. Przenosimy naszą armię bardzo szybko do Aten, albo będziemy atakowali szybko Epirus. W końcu mają nasze ziemie. Stany! No tutaj musimy się troszeczkę pobawić. Zwyczajowo bierzemy po każdym jednym punkcie Monarchy Points. U Nobility bierzemy Supremacy over the Crown, u Mieszan prywatne floty handlowe, a u Kleru jeszcze ten przywilej. Możemy też od razu brać tańszych doradców. Stabilności i tak raczej nie będziemy podnosili zbyt szybko. No i teraz będę polował na doradców tańszych, czyli zwyczajowo bierzemy pożyczki od Mieszan i polujemy również na doradcę taniego militarnego, więc wszystko rekrutujemy, ale na pauzie. Jaki fuks, obaj mi się trafili. No ale wiem, że mamy tańszego doradcę administracyjnego, a militarny bardzo mi się przyda. Szkoda, że nie jest bonusem do morale, ale ten też może być. Od razu cofamy rekrutację, niech nam minie jeden dzień i dostajemy tańszego doradcę, którego od razu rekrutujemy. Zobaczcie, 0.33 na starcie. Zresztą, jako Bizancjum mamy tańszych doradców już na samym początku o te 10%. To daje dość dużo. Pozostałe idee też są również bardzo fajne i będą się całkiem źle komponowały z buildem idei, który planuję tutaj zagrać. Fokusu raczej nie zmieniamy, chyba że boicie się, że nie poradzicie sobie w pierwszej wojnie z Osmanem, to wtedy zmieńcie na militarne. Będziecie mieli dużo wcześniej od niego technologię czwartą, czy też potem piątą, co pozwoli wam niszczyć ich armię. Co prawda nie dość łatwo, ale będziecie wygrywali bitwy. Jeszcze mi teraz powiedzą, że skamowałem sobie eventy. Tańszy handlarz dwójkowy. Super! Pożyczek od mieszczan nie spłacamy, za te pieniądze musimy zbudować dwa ciężkie okręty w stolicy i tutaj i jedną galerkę, nie więcej. Dajemy sobie, nie wiem, jakichś dowódców wojskowych, najlepiej żeby mieli chociaż jeden bonus do Siege'a, więc w sumie nasz władca leci i wypowiadamy wojnę Epirusowi 12 grudnia, to jest super ważne. A, jeszcze chcemy oczywiście sprawdzić rywali, czy się nie pozmieniali, jeszcze nie, i odebrać ziemię, bo jestem kretynem. Wysyłamy też wzmocnioną obrazę, oczywiście do kraju, który ma na rywalu Węgry, w tym wypadku najbezpieczniejszy
najbezpieczniejszy kraj to Czechy dla nas, tym bardziej, że będziemy mieli też lepsze relacje z Austrią. Możecie też poszukać sojuszy z takimi krajami jak Albania, Serbii raczej należy unikać, Wołoszczyzny też należy raczej unikać i szczerze mówiąc, to tylko chyba Albania i Węgry są u nas opcjonalnymi sojusznikami. Naszą flotę spokojnie wysyłamy na morza, żeby pomogły nam w oblężeniu stolicy Epirusu. Chcemy, żeby padła jak najszybciej. I jeszcze jednego wolnego dyplomatę wysyłamy na budowanie siatki szpiegowskiej z Osmanem. Oj, super. Ma Akunjul na sojuszniku. No to zaraz rozdamy rywali po tej wojnie. Prowincje i tak by nam zostały spiracone, więc to nie warto tutaj nic się starać z nimi, ale to co warto na przykład zrobić, to jak najszybciej zniszczyć dewastację poprzez Devovanko, ale raczej tylko za punkty dyplomatyczne i administracyjne. No kto by się spodziewał, Polska znowu wybrała samodzielność. Pokój z Epirusem kończymy następująco. Bierzemy pieniądze, zabieramy jedną naszą prowincję i czynimy ich naszym wasalem. Nie chcemy kasować raczej jego armii. Kolejna sprawa to dorekrutowanie taniej kompanii. Nie mamy profesjonalizmu. No dobra, mamy 1%, ale nieważne. Taniej kompanii, rozwiązanie kawalerii, bo ona jest po prostu bezużyteczna. No i dorekrutowanie jeszcze 4000 normalnego wojska. Szczerze, ja nie wierzę, że dostałem tutaj kogoś dobrego. Może być! Może być! Czemu nie w Siege'u? Na rywali bierzemy Osmana, dostaniemy bonus do relacji z Węgrami dzięki temu, Genuę, w ogóle nas to nie zaboli, oraz Wenecję. I to powinno dać nam możliwość posiadania friendly attitude wobec Węgier. No i rośnie nam też modyfikator wróg mojego wroga. No i dajecie, w tym miesiącu będę móc już zawrzeć sojusz, super, leci sojusz do Węgier i teraz chcemy, żeby ten władca jednak żył jak najdłużej, bo pamiętajcie, że Węgry mogą wpaść pod Unię, kiedy ten nas następca wejdzie na tron Austrii i jednocześnie jest na tronie węgierskim. Swoją drogą istnieje tajemnicze DLC do tej gry, które wam daje te fajne misje oraz powoduje, że spełnią wam się pewne eventy na dodatkowe punkty. Nazywa się ono Purple Phoenix. Tego DLC już nie możecie kupić osobno, musicie zakupić Europe Universalis Pre-Order Pack. Jak widzicie, on zawiera właśnie to rozszerzenie. Powiem wam, że przeliczyłem działa, pomyliłem się. Jeszcze jedną galerę musimy dobudować, no w sumie w Konstantynopolu. 17 okrętów potrzebujemy, czyli musieliście dobudować 2 ciężkie okręty i 2 galerki. To nam da 206 dział. A tak tu mieliśmy 196, a do ostrzelenia tej fortecy potrzebujemy 200. Poprawiam relacje z Austrią, a nuż nam też wpadnie sojusz. Armię możemy przewieźć do Konstantynopola, w sumie ostatecznie tam musi się znaleźć. A i z tego co widzę, jeszcze 1000 wojska. Nam brakuje do limitu. O, i wojska osmańskie przeszły przez Cieśninę, będą atakowały kogoś stąd, więc dlatego lecimy. Wojska w górę od razu, flota w górę od razu i mamy wojnę z Kandarem. A bardzo często Osman atakuje kogoś w Anatolii lub Albanię. I teraz zmniejszamy naszą prędkość gry na 1 i lecimy w wojnę z Osmanem o Gallipolu. Szkoda, że Kwarakunjulu dojdzie. A, tak, przydałby nam się dyplomata, nie? Ale może szybko wyjdzie Akunjulu z tej wojny, bo widzę, że ma wojnę z Kwarakunjulu. Atakujemy. Nasza flota już musi być na Cieśninie i lecimy na Gallipolu. Od razu ostrzeliwujemy i kiedy tylko dojdą najemnicy, to szturmujemy. I teraz w zasadzie chcecie robić tak. Robicie jeden tick dzienny i konsolidujecie waszą armię. Robicie tick dzienny, konsolidujecie waszą armię. I tak w kółko aż do upadku tego fortu. No już jestem przy końcówce, chyba 10 dni później. Zobaczcie jak to wygląda. Jak szybko morale spadają, kiedy my mamy cały czas 10 tysięcy wojska w linii, bo właśnie tyle tutaj szturmuje. Tylko nie pamiętam, gdzie to było tutaj napisane. Chyba przed szturmem. A jak konsoliduję i niech jeden dzień ticka i mamy to 17 dni oblężenia. Tylko trochę wojska straciłem, ale moim zdaniem jak najbardziej warto. Więc mamy Wargola, Cieśninę, ale uwaga, też chcemy jeszcze popolować na flotę osmańską, więc zostawmy tutaj nasze okręty transportowe, żeby dalej blokowały Cieśninę, a flotę zabierzmy, żeby upolować to badziewie. O, pożyczki od karamanu. Jak będziemy mieli szczęście, to do tego czasu ten kraj już nie będzie istniał, więc nie będziemy musieli ich spłacić. Specjalnie też zostawiłem naszego doradcę z morale floty. Chcę go wykorzystać właśnie do bitew, a potem go natychmiast zwalniam, bo tak to mamy równe szanse. Mamy mniej galer, ale okręty ciężkie będą nam tutaj tankowały. Przez co topimy 3 galerki i patrzymy, gdzie się przeciwnik wycofa. Okej, tutaj. Ja też chowam moją flotę. Niech się naprawi. I lecimy
przejdę tutaj. Albo nie, weźmy, żeby Ateny zdobyły tą prowincję. No i prowincja zdobyta, więc też wypływamy naszą flotą. Osmańska jest w dużo gorszym stanie niż nasza. Dodatkowo jeden okręt zaraz im zatonie. I kolejne statki lecą na dno. I tym razem lecą tu. Okej, więc ja znowu chowam na chwilę moją flotę. Niech jeden tyknie miesiąc. I lecimy potem na to morze. I dokończamy dzieła zniszczenia osmańskiej floty. Hehehe. No dosłownie zostało im 6 transportowców. Podczas wydarzeń, gdzie macie do wyboru, czy macie mieć Patriarch Authority, czy go nie mieć, raczej chcecie je mieć, nie? Pamiętajcie, jeżeli będzie wam naprawdę źle szło, możecie dzięki temu za 10 punktów Patriarch Authority odpalić dodatkową dyscyplinkę. Ale lepiej jest to jednak zostawić na przykład na Construction, Development, późniejszy, czy też do podbojów agresywną ekspansję mieć lepszą. Bardzo jest dziwne to, że Quara Kunjulu przegrywa wojnę. Dobra, jedyne fortece w okolicy padły, więc robimy Carpet Siege'a na całą resztę terytoriów. O, a że Osman tutaj postanowił zbudować flotę, co jeszcze nam zwiększył warscora za jej zatopienie, no to lecimy naszymi ciężkimi okrętami do Gulf. Of Varna! Smutne miejsce. Nie wiem, ci Osmanie mają epicki kontrwywiad, trudno, ale zauważyłem, że dali gwarancję w Wołoszczyźnie. Wołoszczyzna nie ma jakichś tutaj dobrych sojuszy, więc zrób na nich roszczenie. Zaatakujemy ten kraj praktycznie od razu po wojnie z Osmanem. I warto jest jeszcze przejrzeć inne kraje w okolicy. Chwilowo nasza armia nic nie będzie robiła, więc zmniejszamy jej utrzymanie. Tu, gdzie mamy główną flotę jeszcze, która pozostała Osmanami, zostawiamy ciężkie okręty, a resztę biorę, wysyłam do blokowania wybrzeża. No widzicie, blokada portów daje nam zawsze jakieś pieniążki. Jak i bonus do warscora. No to chyba już nie wykorzystam osmańskich gwarancji, bo nie będzie Wołoszczyzny. No i w sumie teraz takie dość nudnawe czekanie, aż wyjdzie mi Akunjul z wojny. Plus minus 2 lata. Albo i szybciej. Bardzo się cieszę z tego powodu. Zadłużenie mamy 245 golda i w zasadzie tyle będę chciał brać od Osmana. I w sumie teraz mnie naszło, że ten pokój możemy zawrzeć na naprawdę kilka sposobów. Dajcie mi znać w komentarzu, który z nich wy lubicie stosować i dlaczego jest lepszy od pozostałych. A ja sobie pozwolę zrobić tutaj kopię save'a, żeby każdy z tych sposobów wam zaprezentować. Pierwszy z nich jest taki, że bierzemy całe wybrzeże od Osmana, wszystkie prowincje, które możemy. Spowoduje to, że Osman zabierze stąd stolicę za jakiś czas, ale naszym celem jest zrobienie czegoś innego. Mianowicie, po pierwsze zrobienia roszczenia na Kosowo, które będziemy chcieli zdobyć za chwilę, oraz sprowokowania bułgarskich buntów. W tym celu zmniejszamy od razu tutaj autonomię. Prowincji nie korujemy, bo Bułgarię również za chwilę wypuścimy. Tak, Feniks triumfuje. I teraz, kiedy tutaj się nam pojawią bułgarskie bunty powyżej 50%, prowokujemy je, dajemy im zająć tą jedną prowincję. W momencie, kiedy przejdą do Osmana, odbijamy naszą prowincję, wypuszczamy Bułgarię jako państwo. Tak, mamy 4 jej prowincje, tylko że Bułgaria jest tak naprawdę na te wszystkie pozostałe prowincje. To spowoduje, że buntownicy sobie każdą z nich zajmą, a że Osman nie ma dostępu do tych prowincji, no bo siłą rzeczy go odcięliśmy, no to wszystkie prowincje za darmo wrócą do Bułgarii, która będzie naszym wasalem. Drugi pokój wygląda bardzo, bardzo podobnie. Z tą różnicą, że nie odcinamy stolicy osmańskiej od morza, bierzemy więcej pieniędzy, również biorę prowincję przy Kosowie, by zrobić od razu roszczenie na Kosowo, tylko że tym razem zrobiłbym coś innego. Mianowicie wypuścił Bułgarię od razu i breakthroughsowałbym Imperium Osmańskie. Da nam to dość dużo agresywnej ekspansji, ale zobaczcie u jakich krajów. Krym, Osman, Karaman. W ogóle się tym nie przejmujemy, a będziemy mieli po tej wojnie już całe Bałkany dla nas. Trzeci pokój robimy następujący. Bierzemy wszystkie nasze roszczenia terytorialne, jak zresztą tutaj widzicie. Możemy wziąć dużo pieniędzy, ewentualnie zamiast pieniędzy polecam wziąć wojenne reparacje. Dlaczego tak? Bo w tym peace dealu raczej nie będziecie mieli szybkiej wojny z Osmanem, tylko jak zwykle robicie roszczenie na Serbię, wypuszczacie Bułgarię i specjalnie zostawiłem tą jedną prowincję w tym peace dealu, bo zobaczcie, na tą prowincję mam roszczenie ja i mam Bułgaria, ale dla Bułgarii jest to ich narodowa prowincja, a dla mnie nie. Dlatego jakbyśmy wypuszczali wasala Bułgarię, ona zawsze dostanie tą prowincję, mimo iż my też tu mamy Kora. Ja osobiście zagram pod samo wyzwolenie się Bułgarii, bo dawno tego nie robiłem i myślę, że też jest to taka najciekawsza opcja. A wy mi dajcie znać w komentarzu, którą z tych taktyk trzech byście sami zastosowali. I w sumie, skoro już wiem, że zostanie zaatakowana Serbia, od razu lecimy na wojnę z nimi o Kosowo. Więc znowu Feniks powstaje z popiołów. Okej, musimy jeszcze ogarnąć na szybko nasze fortece. Na pewno nie chcemy w tej w Macedonii, przynajmniej nie teraz. Galiboli jak najbardziej na propsie zostaje. I ta w Morei na razie również, ale może być w
wyłączona na tą wojnę. No, flotę zbieramy do Konstantynopola i ją na razie tutaj chowamy, chociaż też i może niekoniecznie, bo wydzielamy galerki i wysyłamy je na misję polowania na piratów do Konstantynopola oraz Regusy. Regusa będzie piracona przez Tunis, a Konstantynopol przez rycerzy. Chcemy też raczej dość szybko dewować Konstantynopol, więc robimy tutaj Expand and Infrastructure. Mamy misję na 2 razy dewa za staba, a tak poza tym to raczej tutaj wolę dewować za development z punktów dyplomatycznych. Do 30 poziomu, troszeczkę militarnych również. Na 30 robimy znowu Expand and Infrastructure i zobaczcie, jak szybko wprowadza nam się renesans teraz. Jeśli moi tajni doradcy wciąż żyją, no to ich zatrudniam, tych dwójkowych. I w zasadzie wszystkich robię do dwójki. Administracyjny mi nie przeżył, więc weźmy na razie do National Unrestu. Oj, o tym typie zapomniałem! Ja go jeszcze nie zabiłem. Robimy to teraz. Oh my god! Oh my god! To mam szczęście. Biorę. Moja Paulinka jest idealna przecież. Bośni mówimy papa. A od Serbii bierzemy tylko te 3 prowincje. Jeżeli Węgry będą któryś z nich od nas żądały, to raczej im sprzedam te 2 z nich. Kosowo musi być nasze. A tak to poza tym, wojny reparacje raczej nie ma szans, żeby Serbia to przetrwała. Więc coś, co nam da dużo prestiżu. Dobra, więcej nie będzie. Zdobyczne tereny trzeba przejrzeć, dodać do state'ów, jeżeli się da. Korujemy Serbię, a Osman to mnie dzisiaj troluje na maksa. What the fuck? Okej, ten run to jest jakiś szczyt, nie wiem czego, ale co tu się wydarzyło? Czemu ja to mam? Nie narzekam? Jedyne, co mi przychodzi do głowy, to to, że dostali tutaj buntowników, którzy wygrali. No to czas sprowokować buntowników. No, na szczęście są tutaj, więc za chwilę, jak tylko zajmą tą prowincję, będą szli do moich pozostałych, raczej przez Imperium Osmańskie. My tą odbijemy i wypuścimy w międzyczasie wasala. A propos wasali, to ja raczej chcę zjeść tych 2 i skoro w sumie od dawna mam już 2, to możemy przecież odpalić Strong Duchess. Super, odbijamy to terytorium. Bułgaria sobie dalej pozajmuje. I zobaczcie, robimy Bułgarię, dzięki czemu bunty zajmą to wszystko, ale nie nasze prowincje. No i w sumie też zapolujmy na tańszego doradcę administracyjnego, więc bierzemy pożyczki i mamy to. Naprawdę, dzisiejszy run jest mega szczęśliwy. Spłacam wszystkie pożyczki i mamy tańszego doradcę administracyjnego, którego też od razu robię do 2 poziomu. No i na koniec odbieramy ziemię. I zobaczcie, to mamy już 12 golda incomu, 2 doradców, władczynie 666 za chwilę, jeszcze władca mi zmarł w międzyczasie. Noż co za szczęście. I pozbyłem się tych głupich piratów z Rodus, więc Konstantynopol jest już bezpieczny, nikt nie będzie mi tego piracił. Lucky run, tutaj nie ma żadnej konsoli, a save z tej kampanii jak zwykle będzie dla was do pobrania, jeżeli jesteście wspierającymi na moim Discordzie. A i fortecę z Rodos trzeba skasować. Do dziwne jest to, że Osman nie przeniósł stolicy z Edirnu. Nie wiem, co się wtedy stanie, jak zdobędzie to Bułgaria. What the fuck? Czy ja wcześniej nie widziałem tej reformy, bo ona mi się wydaje zajebista? Ale na początku przez całą erę kolonializmu nie ma nic lepszego od taksów, więc lecimy pod taksy. Ja to bardzo lubię. Tym bardziej, że na 3 tierze poszedł nerw centralizacji. Zwraca nam już tylko 50% kosztów. I w sumie bardzo dobrze, bo ta mechanika powodowała, że gathering przestawał się jakkolwiek liczyć w tej grze. Bułgaria chce być moją marchią i powiem wam szczerze, zgodzę się na to, bo to jest świetna marchia. Jedyną lepszą w okolicy jest Mołdawia. I mam jeszcze kolejnego fuksa, bo zobaczcie, zginął ten władca, który przejąłby Węgry. No mogło być lepiej, no ale taksy. Teraz trzeba się tylko pozbyć tych uzurpatorów do tronu. Na pewno nie będą lepsi od naszej Paulinki. Paulinka rządzi, ale tak z ciekawości. O, już nie widać jakości? A to ciekawe, czemu tak zrobili, że tego nie widać? Kiedy to zostało zmienione? Jeszcze radykalna reforma. No nie, wiecie co ja zrobię. Zwalniamy administracyjnego, dyplomatycznego i za darmo dostajemy punkty. I doradców wam z powrotem. Ja nadal nie wiem, czemu Osman nie przeniósł tej stolicy. What? Tak, tego jeszcze nie grali. Chociaż nie, grali już. Przecież Szwecja bardzo często teraz ma sojusz z Burgundią. No i pozostało nam tylko i wyłącznie czekać. Oh my god, co to ma być? Roman brzmi jak dumny władca, że masakra. Dobra, dewujemy naszą kopalnię złota w sumie za wszystko. Masakra, myślałem, że zmarł mi następny. I jeszcze Inherit
przed Szwecji? Ile w rok? I się zaczęło. Powoli się oddają prowincje pod wodanie bułgarskie. Oczywiście Osman musiał jakąś głupią wojnę wypowiedzieć. A tak wszystko dobrze nam szło z planu. No zobaczcie, prawie wszystko odzyskałem. Prawie! Tylko ta metoda ma jeden duży minus. Wasz wasal będzie bardzo nielojalny. What the fuck? Czemu Austria straciła cesarza? No nieważne, nieważne. My sobie dalej rozbudujmy nasze prowincje. Kościoły w zasadzie teraz chcemy mieć wszędzie w tej erze. Dopiero w kolejnej będziemy je kasować. No i w sumie to, co robimy, to teraz anektujemy Epirus i w drugiej kolejności Ateny, bo mamy tutaj Kora, więc zjemy za darmo. I możemy teraz też, bo zbliża nam się koniec trusa z Osmanem, kliknąć tą misję. Wybór idei i powiem wam szczerze, na Bizancjum tu mamy pełen przegląd i możliwości. Innowacyjne, ofensywne idee, na początek bardzo mocne, tym bardziej, że mamy tańszych doradców, a i narodowo mamy tańszych doradców. Pod maksymalną ekspansję nic lepszego nie będziemy mieli niż dyplomatyczne, administracyjne lub ewentualnie, jeżeli chcemy robić ekspansję przez wasali, no to administrative ideas oraz influence ideas. A jeżeli lubimy mieć naprawdę mocny kraj, który podbija troszeczkę wojny na początku, to nie ma nic lepszego niż kombo religijne, handlowe oraz ilościowe. Dostajemy wtedy Cassius Belli na podbijanie wszystkich innowierców. Ilościowe mimo nerfa nadal są dość mocne, no i handlowe siłą rzeczy wzmocnią nasz income. Plus polityki tutaj dadzą nam goods production, co bardzo zwiększy nasz income. I powiem wam szczerze, ja wybiorę ideę religijne, żeby zacząć podbijanie od momentu, kiedy będziemy mieli to Cassius Belli. Ono nam zmniejsza dodatkowo agresywną ekspansję o 25%. Jako że jest to administracyjne, no to bierzemy fokus na punkty administracyjne oraz biorę ulepszam doradcę do trzeciego poziomu. No i zjedliśmy dwóch naszych kolejnych wasali. Bułgaria powinna być troszeczkę lojalniejsza i jest. Ateny odzyskane. Zszedł nam okres pokoju. Osman został przed chwilą zaorany, to zaatakujmy wspólnie z Węgrami o Edirn, chociaż już nie ma tutaj Osman stolicy, więc to nie jest aż takie dobre, a kurka flota, ale zrobię. No, daleko stolicy to nie przeniósł ten Osman. Ta jakość osmańskiej armii, no zobaczcie, mam dwa razy więcej wojska. Ale te minusy, w co ja się wbiłem? Ale mam więcej morali, haha. Oh my god, dwa razy większe straty, co za kretyn ze mnie, nieważne. Jak ja żałuję, że nie wziąłem sojuszu z Mamelukiem przed tą wojną. Dlaczego? Bo wtedy bym nabił mniejszą agresywną ekspansję u Osmana, jakbym wezwał Mameluka do tej wojny. Bo bym nabił mniejszą agresywną ekspansję u Mameluka, wzywając go do wojny. Ale skoro Tunis jest w tej wojnie, to się szybko na niego zdesantujmy. Trzeci tier reform i tak jak mówiłem, no znerfili centralizację, co jest bardzo dobre. Ja pójdę jak zwykle w te edykty specjalne na local taxy i zobaczcie, teraz dodali również opis tych edyktów. I powiem wam szczerze, w erze reformacji i absolutyzmu te edykty są totalnie useless. Ale znowu, rewolucja, 33% local goods production modifier, bardzo fajne to jest. Jakbyśmy grali pod wasali, przetestowałbym representative of the crown i możliwe, że kiedyś też zrobimy taką specjalną grę pod to. Jednak te edykty pod taksa są tak potężne na początku rozgrywki, tak szybko przyspieszają zabudowę kraju. Niesamowite to jest. Od Tunisu biorę tutaj jedną prowincję, albo do robienia roszczeń, albo niedługo tu wasala wypuszczę. Pierwsze rozwinięcie z ery, tutaj bez zastanowienia, agresywna ekspansja w dół. Dobra, zniszczmy osmańską armię i kończymy tą wojnę. Upewniam się, że Serbia nie ma jakichś głupich sojuszy, nie, ale wciąż ma gwarancję. Serio, och, to jeszcze nie kończę wojny. Biorę następujące prowincje, dużo pieniążków. Ale uwaga, nie biorę wojennych reparacji. W sumie poczekajmy do pierwszego. Wysyłamy ofertę pokoju i od razu na pauzie atakujemy Serbię. No i wypchnęliśmy już totalnie Turków z Bałk. Oraz zdobyłem Nikomedię? Nie wiem jakim cudem, ale Osman zdążył skasować forty. To musiał to zrobić jeszcze podczas wojny. Albo mu wszedł bankrut, bo nie ma w ogóle wojska. No i super, od Turka bierzemy tym razem pieniążki plus wojenne reparacje. O, i w wyniku tej wojny jeszcze facetik mi się odpalił. A Serbia to już tylko formalność. No, po serbskie prowincje przekazałem Bułgarom. W sumie z dwojga złego wolę sojusz z Francją niż z Mamelukiem. Zobaczcie, ile nam dał workshop w Konstantynopolu. Prowincje w Anatolii należą do mega bogatych, jest tutaj dużo dobrych dóbr, więc je zazwyczaj biorę do state'u dla siebie. Dopiero później, jak wchodzę w Persję czy coś, tam robię trade company. I oczywiście jak najbardziej chcemy turecką kulturę u nas akceptowalną, bo jest jej sporo. W sumie to nawet możemy potem rozważyć, czy nie zmienimy kultury tureckiej na naszą główną. Wiecie co? Ja to chyba nawet zrobię. Kolejne idee, to wszystko zależy. Jeżeli macie problemy z pieniędzmi, no to trade ID.
Diaz w tym wypadku. Jeżeli chcecie już zacząć podbijać, a ja chcę, no to lecicie Quantity Ideas, żeby mieć więcej wojska. Więcej wojska to więcej wojen, nie? W tej kampanii teraz już będę troszeczkę grał inaczej, mianowicie będę chciał zbierać jak najwięcej Crowlandsów już obecnie, bo one bardzo przyspieszają progres reform. Chcę zobaczyć, czy to będzie lepsza taktyka. Mamy Luk Ora Osmana i w sumie dobrze, bo akurat on go skończy orać i ja wejdę w Osmana, a potem szybko wejdziemy w Mameluka. Odpalam złotą erę, jak wszystko dobrze pójdzie, to jeszcze powinna mi się troszeczkę zazombić na erę reformacji, ale nieważne, ja to biorę głównie po to, żeby po taniości wprowadzić ideę, jak najszybciej, żeby ruszać już z podbojami i od razu atakujemy Osmana na Holy War Cassius Belli. Zobaczcie, ono daje 75% agresywnej ekspansji, czyli tak, z automatu mamy redukcję o 25% i robimy sobie osmański rezerwat, prawie, bo jeszcze tutaj im stolicę zostawię specjalnie, no ale będziemy tylko my ich podbijali, zostali zabezpieczeni, że tak powiem. No i robimy świętą wojnę na Mameluka, w sumie to trochę żałuję, że tutaj nie ma czegoś takiego jak papiestwo u nas. W pierwszej kolejności uderzam na Tunis, żeby go jak najszybciej wyjąć z tej wojny. Ja się zastanawiam, what the fuck, co tu się dzieje, czemu to mi takie dziwne trasy wyznacza wszystko. Ten dowódca z mapą to taki trochę prorosyjski, nie? Jeszcze uderzmy na Tunis, to będzie troszeczkę warscora darmowego i lećmy na stolicę Mameluka, tędy będzie znacznie szybciej. Ja nie wierzę, że bot to zrobi, ja nie wierzę, on to zrobi. No bez jaj, gdzie moja flota, halo, gdzie moja flota jest, czekajcie. Wracamy tu! Powiem szczerze, miałem nic nie brać od Tunisu, ale to jest taka pułapka na armię Mameluka, że to leci po prostu do mnie. Niech sobie to teraz tu oblegają, moja flota będzie ich wiecznie tu trzymała, no i spadamy. O, czarna flaga, lecimy. Nie wiem, albo całą, albo większość armii Mameluka właśnie zamknąłem na tej wyspie. No to zajmuję sobie po kolei wszystkie fortece, nie spieszę się w ogóle. Tu zaraz odbijemy moje fortece, rozbijemy przeciwnika i będzie koniec. Jeszcze odpalamy politykę na moralki. Dobra, bijmy Mameluka. Tylko ile on ma tej kawalerii, bo u Mameluka najgorsza jest kawaleria na początku. Jest całkiem niezła i potrafi zadać potężne straty, ale tutaj mieliśmy przewagę, więc easy peasy. A co to daje dla patriarchatu? Czwarta reforma. Raczej nie. Tak czy siak pójdziemy w zwiększenie taksa. Taks meta! I bierzemy naprawdę sporo ziemi. No w pierwszej kolejności oczywiście fortece oraz centra handlu, żeby zabolało Mameluka. Ten jeden raz weźmiemy też od niego pieniądze, kolejne razy raczej nie. Po prostu liczę na to, że Mameluk się zadłuży i pokasuje resztę fortec, bo boty bardzo często tak robią. I przy okazji odzyskaliśmy Antiochię, więc mamy Deus Vult! Od Genui biorę Korsykę oraz te nasze wysepki z tego regionu. Korsykę tylko i wyłącznie na wszelki wypadek, jakbym potrzebował, nie wiem, wbijać się we Włochy, chociaż mam tutaj roszczenia terytorialne na Neapol, to może tak niekoniecznie, no ale Korsykę zawsze mieć może. Zdobywamy Cypr i kończymy Imperium Osmańskie. No po co się nim przejmować? W sumie weźmy jeszcze roszczenia, to zawsze nam się szybciej wszystko pokoruje. I nie spojrzałem na agresywną ekspansję. Mameluk już może wejść w koalicję, a ja mnie. Hordy nie. Ej. A Tunis? Jakie to małe. Muszę podbijać więcej. I mamy triumf Azji Mniejszej. 25 punktów Army Transition. Chyba muszę wymienić moich generałów. Akurat tak się dobrze składa, bo mam bardzo dużo punktów. I przydałoby się mieć takich, nie wiem, z 3 do Siege'a chciałem powiedzieć. I dostałem 3 do Siege'a. Zajebiście, zajebiście. 2 do Siege'a też może być. Tu jest szoku bardzo dużo. Jeden jest taki dość słabowity, więc też go wywalmy. Jeszcze wywalmy. No niech będzie. Pozmniejszam jeszcze autonomię, żeby nam szybciej spadła. Czas na kolejną wojnę z Mamelukiem. A nie wiem, tu jest to chyba chce być bardzo u mnie orany, bo ja go po prostu już, ile, w czwarty raz do wojny wołam? W przeciągu ostatnich kilku lat. To tu jest Petros Zarides. Ja, jeszcze taki produkt. Tym razem ich jednak nie zadłużam, bo za 5 lat chcę po prostu całe ich wybrzeże zabrać, żeby nie przestali piracić. Widać, że węgierska armia jest chyba na wczasach. Nie wiem, czemu tak niszczymy Mameluka. Bardzo szybko spadamy jego armię. Czy dziewiąta technologia jest aż taka dobra? Bum, 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 bum. Mameluk poczuł bizantyjski szum. Ja myślałem, że go dorwę tutaj. No i kawałek, taki ładny porcja ziemi zabrana. Korujemy to od razu. I mam nadzieję, że to już mi wystarczy, żeby tak wziąć turecką kulturę jako naszą główną. Chyba, że to coś nam popsuje, ale raczej nie. Zobaczcie, ile teraz ziemi możemy podbijać. Duba, o kurwa, wiem już co zjebałem. Widzę świat! To źle, ale możemy dalej lecieć z naszymi podbojami aż do odzyskania Antiocha. No i zobaczcie, jak przyspieszyło korowanie tych prowincji. Ale i tak powiem wam, że dzięki tej ikonie ja tak
minimalnej ilości agresywnej ekspansji nabijam, że mogę mieć na to wyrąbane. Na szczęście Indie nadal mnie nie widzą, bo jest znak zapytania. Gorzej, że Tymur mnie widzi. Dobra, no to czas zmienić też naszą reformę trzecią. Zmieniamy na Decentralized Bureaucracy, bo niestety to dostało nerfa, więc tak troszeczkę mniej przydatne jest. Czy ja dobrze widzę, że każdy sprzedaż tytułu zwiększa mi Patriarch Authority o 5%? Wiecie co, ja sobie teraz to wezmę. Co prawda zwiększy mi to Clergy Influence plus 10%, ale lojalność mam więcej, więc jest dobrze. Ale możemy teraz przyjąć ten przywilej i on w teorii ma nam nie zabierać, nie dawać influensa. A nie ukrywam, jego bonusy są naprawdę fajne. Zwłaszcza jeżeli byśmy grali pod zmianę kultury. Dobra, i w kolejnych wojnach muszę pamiętać, żeby zabrać święte miasto Jeruzalem oraz Petrę. Zresztą w ogóle jako Bizancjum mamy bardzo dużo dobrych monumentów. Tutaj mamy tańszych doradców i zbijanie korupcji. Na pewno też chcemy mieć zrobione piramidy. I tak mamy akceptowalną kulturę Lewantu. Bazowo już mamy Hagię Sofię, którą też w sumie możemy ulepszyć. I to jest o dziwo też bardzo mocny monument, bo zmniejsza nam koszty stabilności. W przypadku Tunisu chcemy zabrać mu jak najbardziej linię brzegową. Im dalej od nas, tym lepiej, a w zasadzie trzeba się upewnić, że nie ma trzech takich obszarów morskich od nas, linii brzegowej, to wtedy nas już spiracić nie może. No i w sumie nie ma. Więc dla mnie to jest wyjebiste, co prawda tutaj zostało takie coś brzydkie, ale to wiecie, tak czy siak wszystko podbijemy. No dobra, to tyle wziąłem. Tym razem prawidłowo. Dobra, jak już mamy Eastern Hussars, to możemy tak podorabiać ich troszeczkę do armii. No nie za dużo, 4000 nam wystarczą max na armię. Buduję też już dużo sądów, bo nasze imperium ich potrzebuje. A jak tam się nam herezje poodpalały? Anglikanizm? Nie, to jest reformę w Szkocji. Anglikanizmu jeszcze nie ma. No w sumie 1517 to nic w tym dziwnego. O, Austria wróciła do cesarstwa. Dobrze, Bułgaria, dobrze, weź ich intuj. Intuj ich. O nie, Bułgaria, coś ty się wrzuciła. Tracę punkty przez ciebie. No i pięknie, pięknie. W sumie jeszcze 10 miesięcy i będziemy mogli wybrać Religious War, więc poczekajmy. No i bierzemy. Zawsze weźmiemy trochę więcej, już dużo punktów mi się nazbierało. Nawet kapa mam. Ale mam okazję szybko zresetować trusa z mamelukiem, więc lecimy jeszcze raz z nim wojnę. Jeruzalem odbite! Już tyle tego Patriarch Authority mam, że i tak z tego nie korzystam. Ale zobaczcie co mamy. Restablish the Teme system. Niesamowicie mocne. Zwiększa nam manpowera w całym kraju o 25%. I to oznacza, że za chwilę w Irak będziemy wchodzili, więc rozwiążmy sojusz z Ayamem i może weźmiemy sojusz z Tymurem. I Tunis znika. Skończyłem ideę handlową, więc wreszcie odpalamy nasze przepotężne ekonomiczne polityki. 140 golda, a przed chwilą było tutaj 100. Równe. Jednocześnie w międzyczasie podbiłem kolejne prowincje od Mameluka i naprawdę już zaczyna to ładnie wyglądać. No do pewnego stopnia powinienem jeszcze podbić region Iraku, ale też kuszą mnie te Włochy w podbojach. Zresztą jak na rok 1530 to i tak całkiem nieźle nam leci. Mega przyjemnie się gra w ten sposób. Nawracamy bardzo szybko te prowincje. Za chwilę jeszcze będziemy ulepszali monumenty, które tutaj mamy do tego. Wystawiamy 100-tysięczną armię. Mamy naprawdę niezły income. No, mój eksperyment jest taki, jestem zdania, że za bardzo tutaj nie ma co. Jednak byłoby lepiej sprzedawać, mieć dodatkowy hajs z tego. Mógłbym więcej workshopów pobudować, więcej kościołów pokasować. No i jesteśmy też już na etapie, że za chwilę będziemy budowali manufakturki, więc ten hajs też by się nam przydał większy. A jeżeli chcecie zobaczyć, jaki chory hajs może kręcić Brazylia dzięki monumentom oraz kilku trikom na szybszą kolonizację, polecam ten odcinek z Portugalii, gdzie robimy Brazylię.